Widzowie, to już ten dzień! Dzisiaj do mojej szkoły przyjeżdża Fryz, co ekipa, dlatego muszę koniecznie iść do szkoły! Tylko widzę, wczoraj miałem gorączki, przez co mama nie chciała mnie puścić! Ale dzisiaj już na pewno jej nie mam! Cześć, mamo! Mamo, to ja twój lepszy syn, ogólnie chciałem się iść do szkoły, już nie jestem wcale chory! Nie, synku, masz gorączkę! Jesteś tego pełna, sprawdź jeszcze raz! Uwaga, sprawdzam i... 40 stopni, wracaj do łóżka, zostań w domu! O nie, widzę, czyli dalej mi nie przeszło! Muszę wpaść na pomysł, co mogę zrobić, aby było zimniej w domu, zaraz. Przecież mogę po prostu otworzyć okna, teraz mama na pewno mnie puści. Dlatego jeszcze tylko drugie pyk okienko, trzecie i muszę sprawdzić, ile stopni mi ubyło. Hej, mamo, znowu. Co chcesz, synku? No ogólnie to był jakiś błąd termometra, czy się go mam naprawdę dobrze się czuję, sprawdź teraz. Uwaga, sprawdzam, 38, ej, to lepiej, ale dalej masz gorączkę. Dalej zostajesz w domu. O nie, widzę, dobra, ja się tak po prostu nie poddam. Co jeszcze mogę zmienić, aby było tutaj w tym domu lecą mniej gorąca? Zaraz, jest właśnie na to i mogę po prostu kliknąć na to i połączyć wszystkie światła, jakie tylko łącznie są, okej, czyli mamy 2 na 7. O nie, patrz, tam jest jedno światełko w pokoju mamy. Dlatego chwilę zajmę się tym, bo mama tego na 100% nie zobaczyła. Dlatego, następny może i zaraz, kto trzyma oświetlenie światła, garażu? O nie, jakie to jest nubowskie. Widzę, pamiętajcie, zawsze mam światła przed sobą. Zaraz, tutaj jeszcze cyk, mamy kolejny do wyłączenia i mamy już 4, teraz mamy 5. To jeszcze może tu w kibelku zostało. Ej, zaraz, co to jest? Kto to zostawi tą wodę? O nie, widzę, dobra, nie patrzcie na to. Ora, i teraz widzę, patrzcie, 2 ostatnie sobie w pokoju mamy, dlatego. O nie, patrzcie na to, mamo, nie patrzcie ogólnie, tylko dobra, i teraz szybko. Cyk, trzeba włączyć to i trzeba to wyłączyć. Haha. I teraz na 100% już mogę iść do szkoły. Mamo, nie chciałbyś jeszcze raz mierzyć temperatury? Dobra, uwaga, i 34 stopnie, dalej masz gorączkę. No nie, widzę, ja koniecznie muszę spotkać Fryza, dlatego dobra, lecą. Ogólnie mogę jeszcze włączyć grzejnik, i tak, widzę, nie pytajcie czemu, ale te na grzejnik, one są włączone. Kto w ogóle włączył tutaj? Dlatego tu teraz trzeba wejść. Jeszcze musimy 3 grzejniki włączyć, aż to jest serwer do żartowego pyktu. I nie, jak grzejnik widzę, znowu będzie w garażu. Tak, co robi grzejnik w garażu? Dobra, włączam go. I ostatnie jest tutaj przy moim komputerku. Dlatego uwaga, cyk, wyłączam go również. I muszę teraz iść porozmawiać z mamusią. Mamo, ja wciąż wierzę, że ten trumet jest zepsuty. Mogę mi sprawdzić? No dobra, niech ci będzie. Uwaga, i 28! Synku, dalej przy gorączkę, wracaj do łóżka, spać. Nie, dobra, widzę, już idzie coraz lepiej. I za chwilkę będę mógł iść w końcu troszkę ich spotkać w ogóle. I jeszcze patrzcie na to. Teraz kolejnym moim pomysłem jest stało włączyć po prostu wiatraczki. Tak jak zresztą mi tutaj gra każe po prawej stronie. No to tun. Uwaga, kolejny wiatrak jest tutaj. I gdzie mogą być jeszcze kolejne wiatraczki? Tu jest jeden i tu jest kolejny, dlatego let's go. Zobaczcie na to, widzowie. Tun. Hej, mamo, to znowu ja. Synek, to ty robisz? Powinieneś spać przecież. No dobra, sprawdzę jeszcze raz gorączkę, może ci przeszło i 12 stopni. Synku, ogarnij się, musisz wracać. Nie, dobra, widzę, ten pomysł się serio nie podoba i muszę coś zrobić, bo jeszcze chłodniej. Zaraz, tutaj mogę zrobić, ej, co? Ho, ho, widzę, tyk, najlepszy na świecie, czyli będę to wiaderko, pyk. Muszę teraz napełnić wodę tutaj, let's go i zobacz na to. Po prostu zaleję tutaj to wiaderko, zaraz, wiaderko. To ognisko, na tę uwagę, co 3, 2, 1 i pum. I na całe szczęście zgasło. Uznaję to za jeden z lepszych pomysłów, dlatego mamo, mamo, bo ogólnie temperatura się już zmniejszyła mi, tak, na 100%. Uwaga, sprawdzę i tylko masz 6 stopni! Weź się ogarnię, weź się prysić coś i wracaj spać! Jak zimny prysić, czyż to jest, widzowie, zimne? Ej, zaraz. Mamo, to był genialny pomysł, co im powiedziałaś. Uwaga, trzeba tu wrócić pyki. O, dobra, trzeba to odkręcić wodę, boom. A nie, widzę, dobra, pomyliłem się. Tu pisze, że najpierw musimy się rozebrać, czyli uwaga, wziąć taki strój do kąpieli, ten jest idealny. I teraz, let's go, widzę, teraz może odkręcić. Zobaczcie, na jakieś się nalewa, jakaś zimna woda. Ten. A jest uwaga, 3, 2, 1 i... Co jest tak zimno? Dobra, widzę, let's go. Poświęciłem się, mam nadzieję, że teraz będzie dobra. Pamiętajcie, jak to robić z tych sposobów. Okej, sprawdzę, synku, i masz 0 stopni. Co tak dużo? Za moich czasów miałem minus 2000 stopni, jak chodziłam do szkoły. Ej, zaraz, 2000 stopni, dobra, widzę, to nigdy moja mama chodzi do szkoły. Ale kazała mi zjeść śniadanko. No to uwaga, muszę to zjeść, pyk, i co jeszcze mam zjeść? Talerz. Okej, rozkminiłem, jeszcze muszę wziąć ten kubeczek wody, naleźć go tutaj i wypić. I dobra, widzę, teraz mi powinno się uprawić po 100% na 100%. Hej, mamo, zjadę, myszy, czuję się coraz zimniej i coraz bardziej okej. Mogę mi sprawdzić? O nie, widzę, ile to musi stracić ten termometr. Minus 5 stopni mi powiedziała. O, według mamy to jest okej, ale dalej jest niefajnie. Dlatego widzę, skoro dla mnie jest niefajnie, to pójdę do szkoły, bo ogólnie serio mam szkołę i sam mam swoje piątki, jestem najlepszym uczniem. Mam jeden pomysł. Muszę wziąć kostki lodu, które są tutaj. Uwaga, i wydaje mi się, że trzeba napełnić się wodą, tak? I wrzucić tutaj do tej lodóweczki. Oj, zobaczcie, jakie zimne. I teraz widzę, że trzeba z tym zrobić, to wrzucić się do wentylacji. Tylko, gdzie ja może mieć wentylację? Bo ogólnie wydaje mi się, że gdzieś na dworze na 100%. I zaraz,
co jest wentylacja? Co zrobił ten nami? To, oh my god, dobra, ja to zostawiam na przykładek. I patrzcie na to, to jest to. I muszę tutaj włożyć, uwaga, place ice plates. Nieważne, muszę po prostu tutaj włożyć te kostki lodu, pyk. I teraz, jak dla mamy będzie dalej za ciepło, to nie wiem, co się stanie. O, widzę, czy mi się wydaje, czy to było tak zimno? Jakby co, patrzcie na to, tak niebiesko to jest trochę, ale zimno już mi jest. Dobra, mamo, udało mi się teraz. Weź sprawdźmy tę temperaturę, proszę jeszcze raz. Uwaga, sprawdzam, synku, i masz minus 10 stopni. Teraz wyjdź z mojego pokoju, synku. Dobra, widzę, skoro mama dalej mi nie pozwala iść do szkoły, to teraz mam jeszcze lepsze. Po prostu wysadzę wszystkie grzejniki, jakie tam były. I tu piszam ich dookoła mojego domu do tyłu. I let's go zobaczyć, czy ten dzień był chapoto. Saga, 3, 2, pod. Zaraz, co to jest? Ej, co ty chcesz zrobić, dzieciaku? Ej, zaraz, czy mi się dawało, że ten dynamit mówi? No co chcę zrobić? Oczywiście, że chcę wybuchnąć. I co jest jak wybuchło, ale kozackie. Dobra, widzę, teraz nie ma grzejników w całym domu. Dlatego teraz mam musisz się na 100%, tylko idziemy pożyć do szkoły. Dlatego uwaga, mamo, czy mogłabyś mi zrobić temperaturę jeszcze raz? Sprawdzam, synku, i minus 220 stopni. Wracaj spać. Minus 220 stopni. No dobra, widzę, czyli musimy jeszcze zimniej zrobić. I teraz piszesz, że musimy napoić o to ten basen. Widzę jakimś liquid nitrogen. Nie wiem, co to jest, ale piszesz, że coś jest w garażu. I chyba wiem już nawet, które. Co to jest? Jak to jest ciężkie. O, zaraz mi zęby chyba wypadną. Ale widzę, mam już minus 220 stopni. Już czuję, że to jest to, że zaraz będę mógł pójść do szkoły. Jakie to jest ciężkie, bo koledzy już na mnie tam czekają. A więc uwaga, wrzucam to tutaj i let's go. Widzę, zobacz na to, wlałem tutaj to coś. Uwaga, mogę wytrzeć coś w środku, ale zimno tutaj. Wychodzę, let's go. I to musi mieć minus 1000 stopni. Dlatego na razie idę teraz powiedzieć mamie, jakie to są strasznie dziwne. Pamiętajcie, by ich nie robić. Mamo, sprawdź mi jeszcze raz temperaturę, proszę. Nie. Nie, no mamo, no jak to? Nie, no proszę. O, dobra, powiedzcie, sprawdzaj, mam temperaturę minus 320 stopni. Synku, to jest wciąż gorączka. Wyjdź i przestań marnować mój czas. Nie, widzę, jak to jest wciąż gorączka? Minus 320 stopni. Ale ja się tak łatwo nie podam, już zbyt dobrze mi idzie. I widzę, mam zaleć coś w sklepie tutaj. Zaraz, co to jest? Czy to są wielkie wiatraki? To widzę, kosztuje milion. O nie, czy ja właśnie wydam. Nie, czy ja właśnie wydam ostatnie moje pieniążki, czyli milion złotych na jakąś szybką dostawę. Nie, zaraz, co to leci? Czemu to jest jakiś balon z wielkim wiatrakiem? Jest epickie. Oh my god, nie widzę, coś może chyba źle skończyć. O, wyrzucił to tutaj i jak zimno musi wyjść ten wielki wiatrak. O, jest zbyt epicki. Hej, mamo, bo ogólnie zrobiłem jedną taką bardzo wielką rzecz. Sprawdź jeszcze raz temperaturę, proszę. O, zaraz, więc tak, weź, tylko. Synku, masz minus 1020 stopni. Ty masz gorączkę, wracaj, musisz zostać w domu dalej. Nie, no widzę, Hanie, więc zwariowałbyś, nie musiał zaraz paść, czy coś takiego. Ale tak, widzę, jak coś mi się przypomniało dzieciństwo, coś jak taniec, deszczu. Dlatego to widzę, czy trzeba tak coś zrobić. Ej, nie, zaraz widzę, co się dzieje. Ej, ha, taniec, deszczu, widzę, zadziałał, co jest? Halo, proszę wstawać, let's go, obudź się. Ja chcę śnieg, let's go. O, ej, o, co jest, obudził się, oh my god, kto mi przeszkadza w spaniu, się zapytał. O, bardzo przepraszam, to tylko ja, widzę, proszę, czy mógłbym śnieg dostać? Widzę, on powiedział bed, ej, nie wiem, co to znaczy, ale ha, się zgodził. Oh my god, widzę, zobaczcie na to, to jest mój wielki wiatrak i teraz jest zimno. O, ej, dziękuję, widzowie, czyli to zadziałało. Widzę, ogólnie, czy mam, zdaję sobie sprawę z tego, ten śnieg z oknem. I to wszystko znaczy z znacznego powodu. Uwaga, razem tu let's go i. Ora, uwaga, widzę, mamy mieć temperaturę minus 2020 stopni. Oj, teraz nie mam gorączki? Żartowałam! Nie, widzę, jak to moja mama żartowała minus 2020 stopni. Ja dalej mam gorączkę. Uwaga, muszę położyć coś teraz. Wiem, muszę dostać słońce po prostu. Uwaga, let's go, co to jest? Throw blanket? Uwaga, drrr. I uwaga, widzowie, co to jest? Teraz wielki rzut i. A, patrzcie, muszę kliknąć, aby szybciej. Dobra, uwaga, szybciej rozkręcam to teraz i let's go. Zimnie, jeszcze zimnie, proszę bardzo. I jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej. Więcej, szybciej. Let's go, teraz mi ręka odleci. Jeszcze raz widzę, szybciej. I pum, zobaczcie, co poleciało i dosłoniłem słońce, jak to jest epickie. O, ej, zaraz, co? Ej, tak się spodziewałem. Zobaczcie, to jest nasze ziemię, to jesteśmy. To jest słońce, oh my god, dobra, i to słonięte. Dlatego teraz powinien być na całym świecie o wiele zimniej. Ej, zaraz, czemu słońce zgasło? A, bo zasłoniłem. Ej, tego nie przemyślałem. O nie, dobra, jest noc, ale na spokojnie, po prostu nie ma słońca, tak? Ale muszę iść szybko do szkoły, dlatego jeszcze raz, mamo, czy mogę już na 100% zbierz mnie? I minus 120 tysięcy stopni. Aktualnie nie masz gorączki, masz iść do szkoły. Jest, widzowie, nareszcie się udało. Tyle rzeczy trzeba było zrobić, ale w końcu mi się uda. Czyli widzę, mogę iść po prostu do szkoły, zobaczyć na to, czy jest piękniejszy widok niż taki amerykański autobus, który tutaj przyjeżdża i uwaga, widzę, ten. Mogę tutaj wejść, let's go i. Ej, pan kierowca, jest, ej, czemu pan kierowca jest Joker? Uwaga, klikam go to school i. Ej, zaraz, kliknąłem go to school, czemu tu się słońce. Co? Planeta dla szansa Marsa, good ending, maybe? Dobra, widzę, nie mam pojęcia, co się stało. Właśnie pojechałem do szkoły, ale za to cała planeta zamarzła. Dlatego przyszedłem codziennie 14, dlatego mam nadzieję, że jutro trzymać, gudarka.